Legendarna hala Lakersów zmienia nazwę na Crypto.com Arena Binance z reklamą Financial Times. Kolejny gigant, kolejny projekt, odpala swojego Lunchpada, dużo wiadomości z Chilis i Socios, dużo informacji z naszych projektów. Cześć z tej strony Maciej. Witam wszystkich serdecznie, kolejna pobudka z krypto Dzisiaj mamy środę 17 listopada, a my oczywiście standardowo lecimy z naszymi tematami. Przypominam, że jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, nie zapomnij zostawić subskrypcji dzwoneczka po to, żeby być na bieżąco, żeby łapać wszystko. Wszystkie newsy z rynku, żeby uczyć się i edukować w tematyce kryptowalut. I oczywiście przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna. Słuchajcie, dzieje się naprawdę dużo. Dzisiaj poruszymy sobie kilka ważnych tematów. Przejdziemy sobie przez wydarzenia. Porozmawiamy sobie również o Polce. Powiem Wam jaka jest obecnie moja strategia, jeżeli chodzi o lokowanie kapitałów parachainy. Porozmawiamy sobie o dwóch nowych launchpadach. Porozmawiamy o naszych projektach. A więc zostaw łapkę w górę. Nie zapomnijcie o komentarzu bo będzie działo się naprawdę dużo. Oczywiście na początku zapraszam na naszą stronę internetową. Mamy NFT News od Daniela, mamy z kalendarza kryptogracza, a więc jeżeli interesujecie się rynkiem play and earn, dwie pozycje obowiązkowe, wczorajsza pobudka również, słuchajcie, warto zobaczyć, no i warto cofnąć się oczywiście do moich kryptomyśli, do dwóch ostatnich odcinków, bo tam omówiłem, jaka jest obecnie moja strategia, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Oczywiście teraz jesteśmy na lekkich spadkach, Bitcoin znowu jest poniżej 60 tysięcy dolarów, dzisiejsza cena 59 310, no jeżeli słuchajcie, chodzi o ostatnie 24 godziny, mamy taki lekki roller coaster. Gdzieś tam wchodzimy na 61, potem znowu spadliśmy na 59, potem znowu wróciliśmy na 61, potem znowu spadliśmy na 59, no i obecnie znowu wracamy i jesteśmy już powyżej 60 tysięcy dolarów. Natomiast, jeżeli chodzi o ATH, jesteśmy obecnie 12% poniżej ATH, oczywiście. Spadek na Bitcoinie, wprowadzenie strachu, również spadek na indeksie fear and Greed, altcoiny bez mocy również po dominacja bitcoina jest na poziomie 41,5%. Zobaczmy, które altcoiny mimo wszystko radzą sobie dobrze. Sandbox, słuchajcie, pomap, 3 dolary już jest znowu. Zrobię film o sandboxie, żeby pokazać Wam, jak ważna gdzieś tam na rynku kryptowalut jest systematyczność, cierpliwość i konsekwencja. Pokażę Wam w tym filmie, w jaki sposób gdzieś tam plany, wizja i to, co może nastąpić, przykuwa się na bardzo dobre wyniki. Także już niedługo, również ten film. Iota, myślę, że też wszyscy kojarzycie, wiele osób ma. Decentraland, tak, Avenlash, Cryptocom również wraca. Także widać, że te altcoiny powoli odżywają, natomiast wiele altcoinów jest na dużym minusie i wiele altcoinów spada. Oczywiście najwięcej spadają te, które ostatnio rosły najwięcej. Kukoń był na ATH, dlatego teraz gdzieś tam przy tym spadku na Bitcoinie te altcoiny, jak to my często mówimy, najmocniej dostały po dupie. Natomiast 何 <music> <music> Tak jak mówię, dużo altcoinów radzi sobie dobrze. Dla mnie powiem wam szczerze, że ten czas spadków to był czas zakupów. Dokupiłem oczywiście tylko i wyłącznie te pozycje, których miałem mało. Pokazywałem wam, które są to pozycje na Twitterze, więc nie będę tutaj się powtarzał. Dobra, przejdźmy sobie do Polki, bo o to pytacie. Oczywiście tak jak wiecie, ja Polkę skupowałem od 3 dolarów. Moje największe zakupy zresztą na Polce to było wtedy, kiedy ona kosztowała 3 dolary. I swoją Polkę kupowałem świadomie po to, żeby wejść aukcję właśnie na Paraczajmy. Po to, żeby swoje Polki nie sprzedawać, żeby ją ulokować I czerpać tutaj nagrody Jeżeli patrzymy teraz na kurs, jesteśmy lekko powyżej 40 dolarów 28% poniżej ATH A więc również ten spadek na Bitcoinie spowodował to, że Polka również spada Spadaliśmy tutaj z poziomu około 52 dolarów No i oczywiście trwają aukcje i ja zaczynam swoją Polkę lokować Natomiast lekko zmieniłem strategię gdzieś tam po analizie pewnych rzeczy no i przeskakujemy do BIN krypto, Tutaj mamy artykuł na czasie właśnie o parachainach, jeżeli chodzi o liderów, no to obecnie Akala Mumbin. to są dwa te pierwsze miejsca. No i na trzecim miejscu znajduje się Astral Network. No i teraz tak słuchajcie, przede wszystkim dwie strony, gdzie możecie to wszystko śledzić, parachains info. Tutaj macie informacje o aukcjach: jest OL, jest Kusama, jest Polka Dot, także możecie te projekty sobie sprawdzać, te, które Was zainteresują. No i obecnie trwa walka o tego pierwszego bacza, o ten pierwszy, pierwszy slot. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o blokowanie. Obecnie, jeżeli chodzi o Mumbima, to mamy tutaj ponad 31 milionów dotów zablokowanych, Akala również powyżej 30. No i 7 milionów mamy zablokowane, jeżeli chodzi o Astar. No i teraz tak słuchajcie, oczywiście gdzieś tam dla mnie wejście w te paraczejny to był priorytet, dlatego że tutaj trzeba rozróżnić kilka strategii. Strategia numer jeden, jeżeli jesteś długoterminowym hodlerem Polki i chcesz tę Polkę trzymać rzeczywiście długoterminowo, no, to wtedy wchodzisz sobie w te para i po prostu dostajesz coiny tych projektów. Nic cię więcej nie interesuje i tak chcesz tą Polkę przytrzymać, i jest to dla Ciebie wartość rzeczywiście dodana. I szczęścią mojej Polki ja tak robię. Mam już wrzucone tutaj, mam już wrzucone tutaj, natomiast. Zmieniły mi się proporcje, bo na początku chciałem zrobić tak, że 10% Polki chciałem sobie zostawić, a 90% wrzucić. Teraz słuchajcie, skłaniam się ku temu, żeby po pierwsze nie wrzucać dużo w te największe, dlatego że tutaj jest tak dużo dotów zablokowanych, że te nagrody nie będą duże. Tak? Te nagrody mogą wyjść naprawdę niewielkie. Więc druga strategia to jest taka, że trzeba szukać mniejszych projektów, gdzie teoretycznie te nagrody powinny być dużo, dużo większe. A więc może okazać się tak, że przy takiej blokadzie na samej cenie Dota będzie można lepiej potrajdować, lepiej gdzieś tam zarobić, niż właśnie na tych paraczejnach największych. Natomiast warto gdzieś tam to przejrzeć i być może znaleźć takie, takie projekty, które gdzieś tam nie będzie tak dużo poblokowanych, a wygrają ten slot, wygrają właśnie tą aukcję i rzeczywiście te nagrody będą po prostu słuchajcie lepsze, tak? Natomiast jak to się rozegra zobaczymy. Natomiast ja obecnie wrzucam tylko 30% swoich dotów. 30% dotów wrzucam w parachainy, resztę zostawiam. Będę się przyglądał, jak to wszystko się rozwija. Jutro kończy się aukcja, ma ten pierwszy slot i zobaczymy, jak to wszystko się rozegra. Natomiast chcę, żebyście mieli ode mnie pełne info, a więc tylko 30% swoich dotów obecnie wrzucam. Zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście dzisiaj dwie bardzo duże, medialne informacje dla świata kryptowalut. Informacja numer jeden związana z moim najważniejszym projektem, jednym z moich najważniejszych projektów, a więc z Crypto.com. Legendarna, słuchajcie, hala Los Angeles Lake będzie nosiła nazwę Crypto.com Arena. Krótko mówiąc, Crypto.com zostaje tutaj sponsorem. W mojej opinii, słuchajcie, jest to naprawdę niesamowite, historyczne wydarzenie. Jeszcze parę lat temu nikt sobie nie wyobrażał, że tak to będzie wyglądać, że mocne krypto, kryptowalutowe projekty, że giganci kryptowalut będą gdzieś tam nazywać swoimi nazwami hale, być może niedługo stadiony, że będą na koszulkach, będą sponsorować kluby, a więc widać, że to wszystko idzie bardzo mocno. Duży krok marketingowy dla Crypto.com tak. Jak mówię, dla mnie, jeżeli chodzi o marketing, jest to absolutnie lider tego rynku. Natomiast, oczywiście, ja mówiłem to wszystko zanim doszło jeszcze do tych wielkich wydarzeń w Cryptocom. Tak, jak wiecie, gdzieś tam zaufałem temu projektowi i jestem z nim od bardzo dawna i ciągle widzę, że konsekwentnie, bardzo konsekwentnie, słuchajcie, realizują swój plan. Oczywiście coraz więcej reklam Kryptocom również możemy zauważyć w dużych, najważniejszych miastach, tutaj kurat mamy przykład Vegas. Także no słuchajcie, dzieje się widać, że kryptocom wychodzi do ludzi i moim zdaniem jest to absolutnie krok marketingowy, który jest absolutnie przed rynkiem. Dzisiaj tego typu reklamy, które zapadają w świadomość ludzi, które spowodują to, że w momencie kiedy ktoś zainteresuje się kryptowalutami, to będzie pamiętał, że właśnie KryptoCom to jest właśnie krypto i najprawdopodobniej będzie korzystał z tych Produktów. niesamowita słuchajcie rzecz drugie wielkie wydarzenie to oczywiście Binance i publikacja kryptoreklamy w Financial Times a więc również słuchajcie duża rzecz Binance uruchomił swoją pierwszą reklamę kryptowalut w Financial Times jednej z największych europejskich gazet ekonomicznych i finansowych reklama Binance w brytyjskiej gazecie zawiera ogromny nagłówek na którym czytamy kryptowaluty to zło a więc zagranie słuchajcie takie marketingowe tak to wyglądało cała strona na czarno potem wyjaśnienie oczywiście o co chodzi jeżeli Chodzi o kryptowaluty, to nie daj się zwieść, a więc ten pierwszy akapit dość kontrowersyjny. Później, oczywiście, Binance i 10 podstawowych praw dla użytkowników kryptowalut. Niesamowita rzecz, słuchajcie, jeżeli łączymy sobie te kropki, łączymy to, co się dzieje w świecie sportu, łączymy sobie to, co dzieje się w marketingu, to, co dzieje się w dużych gazetach, to, że kryptowaluty są widoczne w tych reklamach wizualnych, to jest na pewno postęp. Tego nie było w poprzednich latach, tego nie było w poprzednich cyklach i dzisiaj można powiedzieć, że przede wszystkim projekt. Projekty kryptowalutowe, giełdy kryptowalutowe mają bardzo duże fundusze, po to, żeby wchodzić ze swoją ofertą do tego świata klasycznego. Żyjemy w bardzo mocnych czasach. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, oczywiście, jesteśmy na Twitterze. CFO Twittera: Bitcoin w tym momencie nie ma sensu jako aktywo. Oczywiście. Twitter jest przychylny kryptowalutom. Wiecie, że na Twitterze można już korzystać z dotacji, a więc można tutaj dotować Waszych ulubionych twórców bitcoinem. Można takie dotacje również przyjmować, jeżeli sobie to ustawicie. No i oczywiście, tak jak wiemy, sam CEO jest dużym zwolennikiem bitcoina, dużym zwolennikiem kryptowalut. Natomiast dyrektor, słuchajcie, finansowy twierdzi, że Twitter nie ma zamiaru kupować żadnych bitcoinów w najbliższej przyszłości. Ja oczywiście twierdzę, że już bitcoina mają. Stara zasada mówi, nie patrz na to, co mówią, patrz na to, słuchajcie, co robią, natomiast tak twierdzą, natomiast oczywiście zauważają, że bitcoin ma duże znaczenie dla użytkowników, dla użytkowników, również właśnie Twittera. Oczywiście jest to poparte tym, że jednak bitcoin jest tym aktywem zmiennym, a tutaj gdzieś tam Twitter inwestuje w aktywa, które nie są tak bardzo płynne, które nie mają, słuchajcie, takich wahań. Tam CEO Twittera i jego firma Square bitcoina posiadają, natomiast tu mamy fajne wyliczenie, że gdyby Twitter gdzieś tam kupił tego bitcoina, za 5% swojego kapitału, co oczywiście teraz jest zalecane po to, żeby dywersyfikować swój portfel. Ja uważam, że portfel prywatny powinien być inaczej zdywersyfikowany. 5% to można mieć polskiej złotówki, no ale oczywiście to jest moje prywatne zdanie. Zresztą nawet jak popatrzycie sobie teraz złotówkę do dolara czy złotówkę do innych dużych walut, no to zobaczycie, co warto trzymać, a co nie. Ale oczywiście to jest prywatna sprawa każdego. Lecimy sobie dalej. Wczoraj duże wydarzenie dla Chilis i Socios. Mamy otwarcie nowego kraju, mamy Meksyk i mamy od razu, słuchajcie, dwie drużyny. A więc Atlas FC i Klub Santos Laguna to są drużyny z Meksyku. Oczywiście o potencjale tych drużyn będziemy jeszcze rozmawiać na naszej grupie. Myślę, że też dedykowane wideo się przyda, dlatego że w i Sisocie dzieje się naprawdę dużo. Oczywiście sam CEO bardzo dużo jeździ, odbiera nagrody, spotyka się z klubami, a więc gdzieś tam wykonuje tą robotę, którą trzeba wykonywać, ale same kluby również promują gdzieś tam fantokeny, czy to dla zawodników, czy to nagrody miesiąca. Często widzimy na stadionach, że zawodnicy właśnie, odbierają takie pamiątkowe rzeczy i oczywiście do tego dostają jak najbardziej słuchajcie fantokę. No i słuchajcie dzisiaj oczywiście wydarzenie historyczne będziemy mieli pierwsze FTO związane z tenisem, a więc Davis fantoken zadebiutuje. Ja oczywiście będę kupował. No i teraz słuchajcie jakie są zasady. Oczywiście pamiętajcie, że wszystko zawsze jest ładnie rozpisane na naszej grupie. Czyli także warto tam słuchajcie wbić. Czyli Polska tutaj chłopaki się bardzo dobrze tym zajmują. Mamy takie bardzo fajne grafiki no i oczywiście jeżeli chodzi o te to, to dzisiaj godzina 13 cena 2 euro 175 tysięcy jest przeznaczone total supply to jest 10 milionów o godzinie 13 każdy za pomocą aplikacji może kupić maksymalnie 15 tokenów to jest pierwsza runda jeżeli to się nie sprzeda w drugiej rundzie można uzupełnić to do 75 tokenów a więc 60 tokenów możecie w drugiej rundzie kupić jeżeli nie kupiliście w pierwszej ja będę kupował maksymalnie. Natomiast dla mnie to jest zagadka zobaczymy jak to wszystko się rozegra. Zobaczymy oczywiście, jak te FTO przełoży się na wyniki. Jest to tenis, zobaczymy. Nie jestem tu jakoś mega nastawiony, ale to tylko dlatego, że ja jestem kibicem piłki. Samo Chili's, słuchajcie, w miarę dobrze się trzyma. Trochę odbiło. Jesteśmy y, gdzieś tam na pozycji tej półdolarowej. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jednak ten Bitcoin trochę zleciał, no to muszę powiedzieć, że Chili's zareagowało dość dobrze. Tak jak czasami nie reaguje w ogóle na dobre informacje, na wzrosty, tak samo czasami nie reaguje bardzo mocno na spadki natomiast myślę, że oczywiście do końca hosty jest jeszcze czas, żeby zrobić tutaj dobry wynik, przypominam, że dzisiaj Bybit, Launchpad, a więc ostatnie 20 godzin na zatwierdzenie projekt GEME, także jeżeli macie ochotę i macie oczywiście to tokeny BIT, można to zrobić, ja już to zrobiłem informację dałem Wam oczywiście na swoim Twitterze, no i zobaczymy kolejny Launchpad, Launchpad numer 3 zobaczymy oczywiście, jaki tutaj będzie wynik, kolejna rzecz Accelerator, a więc Radium mamy projekt GENO, projekt, który naprawdę Wygląda nieźle, jeżeli chodzi o sociale. Ponad 126 tysięcy obserwujących, a więc widać, że tym projektem się gdzieś tam te osoby interesują. Minimum, oczywiście, 50. Trzeba mieć rejów na stejku. Ja tu kwalifikuję się na ten wyższy poziom. Mam 500, też stejkuję ponad 30 dni. Za to również są dodatkowe etykiety. Także tak jak widzicie, tych akcji jest dużo. Trzeba wybrać tylko akcje dla siebie. Jedni robią na Radium, inni na Solanium, inni na Bybicie, inni na Binance, Ale ważne, żeby gdzieś tam z tego rynku coś dla siebie oczywiście złapać dobra lecimy sobie słuchajcie dalej zbliżamy się do końca oczywiście nowy projekt Crystal Defi to wam pokazywałem dwa razy wystartowałem oficjalnie e, oczywiście na tym poziomie który gwarantuje mi alokację a więc 4000 słuchajcie tych tokenów no i dzisiaj postaram się wam wieczorem wrzucić instrukcję jeżeli nie najpóźniej to jutro rano e, gdzieś tam potencjał tego kto w ogóle tu zainwestował e, jak to wygląda z czym to się je w jaki sposób tutaj e, gdzieś tam łapać te projekty no i oczywiście Robimy sobie research, ocenimy czy te projekty, które wyszły już w Go Crystal, czy one zrobiły jakieś wyniki, bo dla mnie też było to ważne. Gdzieś, żeby ocenić, czy kolejne również mają tutaj duży potencjał, no bo to pokazuje, czy oni robią dobry research. No i słuchajcie, na koniec bardzo ważna informacja. Nasz GEM, a więc BLOCKTOPIA, projekt, który kupowaliśmy na spadkach, ogłosił, słuchajcie, że uruchomią własnego lunchpada. No i dzisiaj mają podać tiery, mają podać poziomy. Nie wiem, czy już tego nie zrobili. Zerknijmy sobie jeszcze na konto, odświeżmy. Nie ma jeszcze tych informacji, ale dzisiaj to będzie podane. Oczywiście, czy z tego lunchpada będę korzystał, czy nie? To jest do zastanowienia, natomiast to, co jest ważne, podali już pierwszy projekt, który będzie właśnie wychodził na tej platformie, projekt SIDUS. Wygląda, słuchajcie, całkiem nieźle. Także, również, kolejna rzecz, kolejny orzech do zgryzienia. Czy warto w ogóle w tym momencie, w jakim jest rynek, dorzucać kolejnego lunchpada? Szczególnie, że wczoraj do, dorzuciłem jednego. Także tutaj zobaczymy, czy spekulacyjnie to rozegramy. No i oczywiście, nie wiemy, jak tutaj zachowa się sam token block, jak zareaguje w ogóle na te informacje o lunchpadzie. Mam nadzieję, że gdzieś tam dobrze. Natomiast to jest fajny plus, ale ja ciągle te tokeny trzymam. Na dzisiaj to by było na tyle. Siadam do instrukcji, jest sporo zaległości. Zostaw łapkę, zostaw komentarz. Kłaniam się nisko. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.